Ja mam gdzie mieszkać, proszę bardzo. O, to nasze nowe, przytulne mieszkanko, które znalazł nam Wojtek. Prawda, że przytulne? Kochanie, naprawdę wolałbym, żebyś nie nagrywała tutaj. Dlaczego? No bo wydaje mi się, że naprawdę nie ma się czym chwalić. No co ty, nie cieszysz się, że jesteśmy tutaj razem? Cieszę się, bardzo się cieszę, że jesteśmy. No, widzę właśnie, że uśmiech nie schodzi ci z twarzy. Dobrze, kochanie, bo ja naprawdę muszę lecieć do pracy, okej? Dobrze, Wojtek, powiedz, o co chodzi. No nic, wszystko jest dobrze. No co się dzieje? Dobrze, po prostu wkurza mnie fakt, że nie mogę zapewnić ci dobrych warunków do życia. No co, ty zwariowałeś? Nie, no mi się naprawdę to mieszkanie wyglądało znacznie lepiej na zdjęciach. No. Ale ty wiesz, że ja nie jestem dziewczyną, która będzie lecieć na kasę i na luksusy. Wiem, nigdy bym o tobie w ten sposób nie pomyślał, ale facet powinien dbać o swoją dziewczynę, a ja no... I ty o mnie dbasz, naprawdę, podoba mi się tutaj. Mhm. Kogo ty chcesz oszukać, co? Wojtek, naprawdę mi się tu podoba. I nieważne, czy mamy jacuzzi, czy karaluchy w szafie. Ważne, że jesteśmy razem. No, miło, że tak mówisz, ale ja wiem swoje. No, chyba właśnie nie wiesz. Spodziewamy się kogoś? Albo Kaśka wpadła, albo Zuzka może przyszła się kajać. O, cześć Kaśka. Cześć, chyba dzwonek wam nie działa. No tak. Przyszłam zobaczyć wasze nowe mieszkanko. No, trafiłaś bez problemu? To, kochana, mamy XXI wiek i GPS w komórkach. I jak, podoba ci się? No, bardzo fajny klimacik. No widzisz, Kasi się podoba. Mhm, jak tam mama? Wiesz co, no, dużo lepiej, także jeszcze raz ci bardzo dziękuję i to dla ciebie. Nie, no coś, to nie wygłupiaj się, no. Kochanie, to ty się nie wygłupiaj, przecież to są moje ulubione czekoladki. Dobrze, w takim razie bardzo dziękujemy i zostaw mi chociaż kilka, jak wrócę z pracy, okej? Okay? No, zastanowię się. Pa. Pa, miłego dnia. Pa. Chodź, Kaśka, zobaczysz resztę, proszę bardzo. Tutaj mamy szafeczkę jeszcze przedwojenną, tutaj mamy przepiękny, antyczny fotel, jest też meblościanka, przytulna jak u babci, po prostu. Fajnie, no. A ty co? Nie przyszłaś oglądać mieszkania, prawda? Nie, znaczy tak, przyszłam. Ale mam też jeszcze do ciebie sprawę. No dobra, no to mów, a nie się czaisz, no. No bo chodzi o moją mamę. Ona, bo... Kurde, no nie wiem, jak mam to powiedzieć. Bo ja miałam mamę, która zapiła się na śmierć, tak? I ona, ty po prostu widziałaś, jak wygląda uzależnienie. Moja mama zaliczyła kolejny wybryk, no, który mógł się skończyć tragedią. Dobra, co chcesz wiedzieć? Czy powinnam wysłać mamę na odwyk?